Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym łowcy demonów Nawu 60 i zrobimy sobie opóźnione podsumowanie roczne tego serwerka. Pokażę wam, jak wyglądał serwer po roku, jak wyglądała nasza postać po roku i tak dalej, i tak dalej. Opóźnione dlatego, że serwer startował dokładnie 18 listopada 2022 roku, także no 2 miesiące temu. Ja to nagrałem 19 stycznia, więc dokładnie, prawie dokładnie 2 miesiące temu ten serwer obchodził swój rok. Niestety ja wtedy miałem dużo na głowie, miałem na głowie przeprowadzkę i tak dalej, no i nie byłem tak aktywny na kanale, to pierwsza sprawa. No a druga sprawa jest taka, że później, jak już mogłem to nagrać, to po prostu były jakieś tam inne tematy na odcinki, bardziej aktualne, świeże, ciekawsze, no i jakoś pominaliśmy ten odcinek, ale już na spokojnie nadrabiam. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i piszcie w komentarzu, czy wygracie na W60, jeżeli tak, to jaki macie poziom, no i ogólnie czy planujecie tutaj jakoś dłużej cisnąć, czy może porzuciliście swoją postać, czy może ten niewygodny start, do którego zaraz przejdę, miał wpływ na to, że jednak zrezygnowaliście z gry tutaj. Chętnie sobie poczytam, jak to u was wyglądało. Dobrze, jeżeli chodzi generalnie o moją postać, jeżeli chodzi o ten serwer, no to W60 pamiętamy, był to dość pamiętny serwer, dlatego że startował bodajże razem z Hellevatorem, no i generalnie start był tragiczny. Dlaczego? Ano dlatego, że co niektórzy gracze nie mogli przez cały pierwszy weekend serwera się zalogować, serwery chodziły bardzo strasznie, serwery generalnie, no można powiedzieć, że nie chodziły. Ja sam osobiście miałem problem, żeby cokolwiek zrobić na postaci. Pamiętam, że dokładnie o 23:30 ten serwer zaczął mniej więcej jako tako chodzić, przynajmniej dla mnie, no i wtedy się zalogowałem na postać, na szybko tu ogarnąłem pierwszy dzień, dobiłem jakiś tam niski level, no robione było wszystko na szybko, nawet chyba tego pierwszego dnia wszystkiego nie zrobiłem, co powinienem, bo nie zdążyłem w te pół godziny. Nagrywałem wam zresztą taki odcinek, on pewnie będzie w tej playlist z łowcy demonów, czy w ogóle gramy tutaj dalej po tak tragicznym starcie, czy nie. No generalnie było słabo i ten serwer bardzo dużo stracił właśnie przez to, że te pierwsze dni tak wyglądały. Mówię, co niektórzy mogli grać normalnie, co niektórzy nie mogli się zalogować tylko w pierwszy dzień, a co niektórzy przez cały weekend nie mogli się w ogóle tutaj zalogować. No i właśnie przez to, że niestety początek tak wyglądał, to dużo mocnych graczy od razu w pierwszy dzień zrezygnowało z gry tutaj. Serwer mimo wszystko był bardzo mocny, bardzo dużo właśnie mocnych graczy mimo wszystko nadal tutaj gra i sobie ciśnie, no ale jednak, no miało to wpływ, miało to duży wpływ i ten serwer na pewno mógł być jeszcze mocniejszy niż jest w tym momencie, tak to generalnie wygląda. No i dobrze, co do jakiegoś tam podsumowania tego serwera, to na całe szczęście lider Guildii Wars Nightbur, jeżeli się nie mylę, dokładnie, to jest ten ziomek. On tutaj, my zajmujemy teraz top 2, dość mocno nas wyprzedzili, bo na 1000 czci. Tak czy inaczej, lider właśnie tej gildii zrobił takie fajne podsumowanie, które ja w tym momencie wam pokażę. Już tutaj sobie lecimy, bo mam to przygotowane. No i teraz tak, co ja tutaj dokładnie mam? Przede wszystkim zrobiłem wam, w ogóle on tak, zrobił chyba top 75 najmocniejszych graczy, jeżeli chodzi o level, czyli najwyższe levele, o najwyższą tam liczbę bazowych statystyk, ogólnie statystyk, o najwyższą moc postaci, rozumiecie o co chodzi. Więc zrobił to podsumowanie dość duże, ja to skróciłem do 30 graczy, czyli pokażę wam top 30, jak to wyglądało po roku, jak tutaj się statystyki prezentowały, no bo top 75 to wydaje mi się, że za dużo. W sali chwały i tak, jak klikniemy sobie jedyneczkę, to mamy tylko pierwszych 31 graczy pokazanych, to pierwsza sprawa. Natomiast druga sprawa jest taka, że on jeszcze tam robił podsumowanie podzielone na klasy postaci, czyli najsilniejszych magów, najsilniejszych tam zabójców i tak dalej, nie? Ja aż tak się nie będę rozdrabniał, jeżeli ktoś jest ciekawy, to niech napisze komentarz, wyślę mu link do tego. My tutaj się skupimy głównie na tych podstawowych rzeczach. No i pierwszy ranking, który mamy przed sobą, to jest suma bazowych statystyk, czyli po prostu bazowe statystyki najwyższe na serwerze, jakie ludzie mieli po roku, jak to wyglądało. No i tutaj mamy przede wszystkim top 1 Cliffka, 27 tysięcy podstaw po roku gry. To jest bardzo dużo, zobaczcie, że na prawie 6 tysięcy podstaw tutaj odskoczył od top 2. Top 2 to jest Azazel, zabójca. W każdym razie Cliffek, no zaraz do niego przejdę, jak pokażę ranking aktualny. To jest bardzo mocna postać, bardzo mocny gracz. On tutaj lochów nie stopuje z tego co wiem. Natomiast mimo to i tak jest top 1, bo po prostu bardzo dużo klika legendarnych lochów, nabija bazówki, zresztą to widać właśnie na tym legendarnym lochu. No i po prostu strasznie tutaj odskoczył od reszty graczy na tym serwerze. Cliffek to jest swoją drogą Polak, jeżeli ogląda, to pozdrawiam.
No i tak jak mówię, no po prostu odskoczył bardzo, bardzo mocno. Jest to w tym momencie najsilniejsza postać na serwerze. Jeżeli interesuje Was moja postać, to my w bazówkach byliśmy dopiero na 49 pozycji. Nie ma nas w ogóle tutaj w tym top 30. 49 pozycja, no i mieliśmy wtedy 17 tysięcy podstaw. Także no, mi te podstawy zawsze jakoś na początku uciekają, zawsze jakoś je tracę, ja się głównie skupiam na expie i po prostu, no potem to odrabiam. Potem jak przechodzę na golda, to dopiero zaczynam odrabiać, tak to wygląda. No ale ja właśnie w early game'ie bardzo dużo podstaw jakimś cudem, w sensie jakimś cudem, no nie gram aż tak od linijki, więc sporo tego golda tracę, no i potem to wychodzi właśnie w takich rankingach. Tak czy inaczej mówię, jesteśmy na 49 pozycji, byliśmy w zasadzie po roku gry na tym serwerze na 49 pozycji, mając 17 tysięcy podstaw łącznie. Kolejny screen to jest tutaj najwyższy level, no i najwyższy level na serwerze po roku gry miał tutaj Durhaus Exequo z Protexem. Oni oczywiście lochów nie stopują, wiadomo, jak ktoś stopuje lochy, to nie ma opcji po roku mieć najwyższego levela na serwerze. No i oni po tym roku mieli właśnie poziom 445, tuż za nimi Cliffek Paladynem 444, potem 439, no my w tym rankingu jesteśmy na 23 pozycji, po roku gry mieliśmy 430 level, to też może kogoś tam ciekawić. Lecimy dalej, teraz mamy po sile postaci, siła postaci, czyli tak ogólnie, no jakieś tam średnie w broni, jakieś tam wiadomo moc gemów, no generalnie wszystko to, co się składa na to, że po prostu postać jest mocna w PvP. No i tutaj mamy Cliffka, który ma tej siły 10 tysięcy, w sensie siły postaci, tego powera, po czym jest posortowany zresztą. Cliffek ma 10200, gdzie druga osoba, czyli Pikachu, ma 7200, więc Cliffek go tutaj wyprzedził na 3000 tej mocy, nazwijmy to, postaci, także no bardzo mocno generalnie. My tutaj się plasujemy na 13 pozycji, na 14 przepraszam, pozycji, czyli w zasadzie no plasowaliśmy się po roku, bo tak jak mówię, to są screeny po równym roku tego W60. Mieliśmy wtedy 14 pozycję i mieliśmy 5000 tego powera, czyli Cliffek nas wyprzedził o równe, w sumie to ponad nawet 5000. No i ostatni screenek, który dla Was przygotowałem. Oczywiście można sobie zatrzymać film, samemu dokładnie prześledzić. Ja tu się aż tak nie będę rozwodził, żeby nie przedłużać. Ostatni screen to jest, z tego co pamiętam, ogólnie, no podsumowanie ogólnych statystyk, w sensie suma ogólnych statystyk. No i tutaj Cliffek ma ogólnie 131 tysięcy statystyk łącznie, miał w zasadzie po roku, powtarzam, miał 70 806 siły, no i 60 244 HP, co mu łącznie dało właśnie te 131 ponad tysięcy łącznie tych ogólnych stat, gdzie Pikachu jest na pozycji drugiej i miał niecałe 113 tysięcy. Potem Milo, z tego co widzę, 107,5 tysiąca. No i my w tym układzie jesteśmy na pozycji 15, byliśmy i mieliśmy 95 tysięcy. Tutaj oczywiście wiadomo, siła gemów też ma na to duży wpływ. Jak ktoś już miał tam kopalnię setną, tak jak na przykład Apo, no to te gemy mu bardzo dużo dawały, bardzo mocno boostowały tą postać. Więc no tak to wygląda, tak to wygląda. Tak się prezentują moim zdaniem najciekawsze rankingi, które mogliśmy wyciągnąć właśnie po roku gry. Jak to wygląda teraz, czyli po roku i dwóch miesiącach, już Wam tutaj pokazuję. W ogóle jeżeli kojarzycie, no to W60 miał bardzo mocny start, miał podobny start co na EU8, dlatego że mieliśmy tak, Elevator na sam start, mieliśmy zaraz tam czarny piątek, jak dobrze pamiętam, po chwili legendarny Bloch, bo na Boże Narodzenie, no i mniej więcej między innymi na W60 padł rekord wymaksowanej twierdzy po miesiącu, czyli po 30 dniach Apo, czyli ten wojownik, miał tutaj wymaksowaną twierdzę, czyli wszystkie budynki ulepszone na maksa po miesiącu, gdzie ludziom to zajmuje naprawdę długie, długie lata, no ale właśnie między innymi takowy rekord padł właśnie na tym W60. Natomiast Apo teraz, z tego co widzieliśmy po tych rankingach i tak dalej, zwolnił, mimo wszystko zwolnił dość mocno, już nie ma takich mocnych bazowych statystyk, więc chyba tego legendarnego lochu aż tak mocno nie ciśnie, jak cisnął na samym początku. No ale właśnie, gra tutaj wojownikiem, ma 443 level i pół w tym momencie. Cliffek, czyli to co Wam powiedziałem, Polak z naszej gildii, najmocniejsza postać na tym serwerze, 456 level. No i zobaczcie, jaka różnica w czci, 219 tysięcy, gdzie Pikachu top 2 ma 212 tysięcy, także 7000 przewagi czci po roku serwera, roku i dwóch miesiącach, to jest naprawdę przepaść, to jest naprawdę bardzo dużo. No i tutaj Cliffek od dawna, dawna zrobił sobie tak kolosalną przewagę, coś niesamowitego. W tym momencie najwyższy level na serwerze to jest Durhaus, czyli on miał tam Exequo najwyższy level na serwerze po roku, a po roku i dwóch miesiącach ma 459 level, także on tym berkiem tutaj dość mocno ten level docisnął.
No i tak jak wam mówię, on na 100% tych lochów nie stopuje, no bo nie wykręciłby takiego levela stopując właśnie lochy. No i tak się prezentuje ogólnie top 31 tego serwera właśnie po roku i dwóch miesiącach. Gildyjka była, w sumie to jest w dalszym ciągu, bardzo zacięta walka. Jak widzicie, w ostatnim Elevatorze zdobyliśmy złote tło, mieliśmy pierwsze miejsce. Teraz niestety spadliśmy troszeczkę. No i tutaj Worst Nightboard, czyli głównie gildia węgierska, zrobiła sobie 1000 punktów czci przewagi nad naszą gildią. Nasza gildia jest głównie Polska z małymi wyjątkami. Także no, gildie się tak prezentują, twierdzę niezbyt istotne, pupilki też wydaje mi się, że niezbyt istotne, bo to nie jest jakiś super ciekawy ranking, no i tutaj podziemia tym bardziej. No, więc tak się prezentują rankingi po tym roku i dwóch miesiącach. Teraz nasza postać, my już mamy prawie 443 level, mamy tutaj 1400 boczków, mamy 1000 prawie 500 szczęścia, mamy 16500 zręczności, no i 4000 HP. Ja sobie głównie idę w zręczność, żeby jak najwięcej lochów po stopowaniu właśnie wycisnąć. Stopuję tutaj lochy mniej więcej od poziomu 375, coś takiego. Jak będę klikał lochy, to dokładnie sprawdzę i wam powiem, ale plus minus na tym levelu zacząłem stopować. No i co mogę powiedzieć? Będę tutaj stopował na pewno bardzo długo, bo postać nie dość, że miała tragiczny start przez właśnie te błędy z serwerem. Te pierwsze dni bardzo słabe mieliśmy na tym łowcy demonów, to pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że po prostu ja tutaj w międzyczasie dużo jakichś błędów zrobiłem. Przygodomatu nie miałem pełnego na poziomie 393, żeby go odebrać te pełne 2000, tylko miałem o wiele mniej. No dużo jakichś takich misplay z mojej strony na tym koncie było, więc chcę to sobie przynajmniej delikatnie zrekompensować za pomocą dłuższego stopowania lochów. No i myślę, że na tym łowcy demonów to będzie wyjątek od tego, co do tej pory robiliśmy, bo zazwyczaj klikałem na jakimś poziomie 460-470 te lochy. Tutaj planuję na jakimś 500 albo coś koło tego. Na pewno będę chciał wbić 500 samomawką, no i jakoś właśnie po 500 akurat na tym koncie sobie właśnie te lochy kliknąć. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie i jak będziemy wyglądać właśnie levelowo. Dobrze, teraz na szybko jak wygląda postać. 30 prawie 5 aura, jeżeli chodzi o kibelek. Zarządca areny oczywiście dawno skończony. Jeżeli chodzi o surki do kowala, to mamy 5 200 000 metalu, 5,5 prawie miliona kryształu. Kryształ oczywiście ciągle zbierany właśnie pod to, żeby ulepszyć te itemy na czas klikania lochów, jak się skończy to stopowanie. Tu jeżeli chodzi o wiedźmę, no to niezbyt istotne. Pupilki, tak to wygląda, oczywiście mamy już wszystkie w każdym żywiole, no i mamy po powiedzmy 1500, no 1600 średnio powiedzmy, 1600 średnio jedzonek, karmień w każdym żywiole. Lożki od ostatniego odcinka, jeżeli śledzicie tą klasę postaci, tą postać moją, no to oczywiście nieruszane. Mamy tutaj tornado 600, karuzele mamy 3x21, portal skończony, wieżę skończoną, czy ja mam w ogóle wam coś tu do pokazania? O, mam, z tego co widzę jakieś portale, bardzo dużo portali, ja nie wiem czy ja od tamtej pory nie nagrywałem odcinka z tego Łowcy demonów, bardzo możliwe, ale nie będziemy tu wam wszystkiego pokazywać, tu wam tylko ten ostatni pokażę. Na poziomie, o zobaczcie, tu jeszcze w ogóle stary awatar, na poziomie 389 ten portal sobie zamknęliśmy. No, także pupilki mówię, wszystkie już tutaj mamy połapane. No i te lożki od ostatniego odcinka, gdzie zaczęliśmy stopowanie lochów, nieruszane. Strefa mroku, mamy swoje lustrzane odbicie jeszcze zostawione, bo jeszcze wtedy było warto je zostawiać. No i tutaj jak widzicie, no lożki jakieś tam początkowe ruszone, Esteros 3, ale generalnie cała reszta na jedyneczce. Strefa światła, no wygląda tak, sporo lochów mamy dość mocno dociśniętych, tak naprawdę w większości nam zostają ostatni przeciwnicy, tutaj trzech, tu trzech, tu jeden, tu dwóch, tu trzech, tu jeden, no i tutaj aż pięciu tak naprawdę, w zasadzie sześciu, bo mamy piątego, szóstego, siódmego, ósmego, dziewiątego i dziesiątego, czyli właśnie sześciu do pokonania. Twierdza, kopalnia złota 28, nie tak dawno tak naprawdę stanęła, dopiero 25, już możemy jednocześnie kopać. No w sensie wiadomo, odbierać tego golda i ulepszać kopalnię dalej, bo to można od 25 poziomu kopalni. No i cała reszta budynków na maksa. Jeżeli chodzi o twierdzę, kopalnia klejnotów mamy na poziomie 54, buduje się 55, skarbiec 24. Będę musiał chyba po wbiciu kopalni na poziom 60 polecieć ten skarbiec, żeby już mieć maksa. Akademia 20, wiadomo, twierdza 20, kwatery 15. Najważniejsze budynki teraz są na tym łowcy demonów, chciałem powiedzieć zabójcy, nie wiem czemu, już nie pierwszy raz. Rozwijane gildyjka, top 2 tak jak mówiłem, średni poziom 4-3-2, 1000 rycerzy oczywiście, pupil gildyjny, mamy 9-głową hydrę, dzisiaj do końca dnia raczej ją ubijemy, więc będzie 10 głów, no i tyle, nie? Gildia, gildia, nic tutaj ciekawego. No i w zasadzie wszystko, tak na szybko wam przeleciałem, jak ta postać wygląda. Postaram się w listopadzie w tym roku już nagrać mniej więcej po równych 2 latach, żeby to troszeczkę, wiecie, zbalansować i żeby to jakoś wyrównać. Tak czy inaczej mówię, no łowca demonów powolutku się rozwija,
skupiamy się tutaj głównie na expie, lecimy głównie w expa teraz w tym momencie. No i co mogę dodać? Stopowanie lochów będzie dłuższe, żeby jakoś nadrobić to, co straciliśmy przez jakieś tam misplaye właśnie we wcześniejszej fazie gry. Tyle chyba ode mnie. Piszcie, tak jak mówiłem, w komentarzu, co wy tam uważacie o W60, czy gracie tu dalej, czy zrezygnowaliście, czy w ogóle nie graliście, jak to u was generalnie wygląda, chętnie sobie poczytam. Możecie oczywiście suba z dzwonem zostawić, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Kciuka w górę też pod tym filmem pamiętajcie zostawić. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!